Everyone's gone. Hejka moi drodzy, z tej strony Deseo, witam was w kolejnym odcinku w naszej serii do Silent Hill Homecoming. Moi drodzy, tak, załatwiliśmy Hallway, babkę, jedną z tych mieszkanek, która poświęciła, założycielek w zasadzie miasta Shepherds Glen, poświęciła swoją córkę Norę poprzez, jak widzieliśmy na tym zwiastunie, poprzez uduszenie. Jak można się domyślać, ona udusiła. Było pokazane również ten Barnred, czy jak mu tam było, ten burmistrz cały, on nie chce nawet myśleć o tym, ale on chyba zakopywał tego swojego, słuchajcie, syna żywcem, tak, bo tam były otwarte oczy. I tak jak sobie przypominam w ogóle całego tego bossa, jak on mu zrobił, to on miał coś w buzi w ogóle. Mi się wydaje, że on się udławił w ogóle tą ziemią. Także chore, no a Fitch, no, po tym ciął się i tak dalej, wydaje mi się, że on ją po prostu poćwiartował, jej zwłoki. Także... Aha, mam tylko ten sztylet. Pytanie, co z Joshem? Josh zawiódł, czyli jakby no coś się wydarzyło, co spowodowało, że no ojciec Alexa... Dobra, nie mamy klucza. Ojciec Alexa po prostu nie zabił syna, nie poświęcił Alexa, tylko coś się takiego tam odpieprzyło, nie? Okej, bo można iść tu i można iść tam. No to pytanie, gdzie mam iść? Tutaj coś jest? O, a tu można? Nie. To jest Sheperd? Nie daj się potworom, Deseo. Pozdrawiam, Fatra. Jesteś na nagraniu. Nie dam się potworom. OMG. Co oni ci zrobili? Czy ja mogę to zabrać? Żelazna rura. Do czego mi ona będzie potrzebna? O, czy ja będę mogła to okno rozwalić? Mogę. O! Bardzo dobrze. A tutaj? Nie. To tylko przeskakujemy na drugą stronę. No nie, no tutaj to, jak ten zakon torturował tutaj ludzi, to jest jakaś poezja, nie? No, amunicja do strzelby, której nie mam, bo mi wszystko zabrali. Ale ja mam nadzieję, że ja wszystko odzyskam, no bo nie wyobrażam sobie jakby walki z ostatnim bossem bez tego wszystkiego. Przez mgłę, sceptyk w Milczącym Wzgórzu, autor Paul. Milczące Wzgórze, czyli Silent Hill, miasto znane z tajemniczych zdarzeń i rozwiązanego już kultu znanego jako zakon, który niedawno wykrył detektyw Douglas Cartland. Ale cóż za mrok naprawdę leży poza prostymi pozorami tego sennego miasta. Najnowsza książka Paula Shable opisuje jego badania poczynione podczas dwuletniego pobytu w mieście i zawiera m.in. szczegółowe wywiady z długoletnimi mieszkańcami, dokumenty kultu nie do znalezienia gdzie indziej oraz indeks popularnych miejscowych legend. Jak należało się tego spodziewać, życie w Milczącym Wzgórzu jest o wiele bardziej przyjemne niż się o tym słyszy, a wielkie zło, które zakon tak starał się znaleźć, pojawiło się z tej samej otchłani, z której biorą się wszystkie religie, mianowicie z ciemnych, ogarniętych fanatyzmem umysłów i jego wyznawców. Dokładnie tak. I tak jest. Moi kochani, pistolet, no w końcu. Ja nie miałam tak mało naboi? No raczej na pewno nie. Miałam o wiele więcej. Mamy kluczyk, klucz sektora trzeciego, ok. Na pewno nie miałam tyle naboi. Miałam, słuchajcie, więcej, 100%. Bo ja chomikowałam te naboje. Jakbym wiedziała, to bym korzystała. O Boże. Aha, bo to jest dalszy ciąg jakby tutaj przejścia, dobra. Zablokowane, nie da rady otworzyć. Sektor drugi. My mamy do, tam do trzeciego, nie? O, coś tu leży. Dziecięce rysunki. Jakiś tutaj jest okrąg, więc dobrze by było to przeczytać. Powinnam to gdzieś znaleźć, kawałek tego kręgu, bo ja go oczywiście nie widzę. Ja to wszystko na nagraniu sobie obejrzę, tylko przeczytamy sobie adnotację do tego rysunku. Ale absolutnie ja tego rysunku nie widzę. Nie widzę tego. Przykro mi, ale ja nie widzę tego. Może znajdę ten gdzieś rysunek i po prostu wam pokażę. Dobra, czy my mamy tutaj wejść? Ale to jest zamknięte. Ale... Aha, tym kluczem? Nie. No to... Aha, te drzwi chyba, które wcześniej otwieraliśmy. Okej. Chyba kumam. To w takim razie tutaj przeskakujemy i wracamy, nie? Nie tędy. To nie te drzwi. Te takie, wiecie, pod tą bramą. Bardzo ładnie. Tutaj chyba to było, prawda? Tak. Faktycznie do tych drzwi przecież to było. Okej. Szkoda, że na koniec gry w zasadzie nauczyłam się... Aha, tu jest znowu jakiś 301, nie mamy klucza. Szkoda, że na koniec dopiero nauczyłam się walczyć, uniki robić i tak dalej. Tu coś jest. No. Aha, że można inną bronią. Dobra, no to ja wiem jaką. A tędy mogę wejść, czy nie? Oczywiście, że nie. Dobra, to wyłamywać to chyba tym prętem. Tak? Właśnie. Czy tu coś jest? Nie. Tylko nie teraz ścina. Pięknie. Padaj, gin, przepadnij ciu lasu. Tu mogę iść, no to idziemy. Ciekawe, kto to za mną zamknął. Okej. Okej. Aż jestem ciekawa, co tu się odpieprza. O kuźwa. No grubo. Ta Hallway to powinna, słuchajcie, zginąć marnie. Znaczy, zginęła marnie, no. Ale tak, w zasadzie wszyscy, którzy odwalili taki numer, że poświęcili swoje dzieci, zginęli. Ale wiecie co, no skoro nasz bohater trafił do psychiatryka, to musiał się... Może, słuchajcie, my jesteśmy winni za śmierć Joshua. Gdzie ja mam iść? Jak mam to zrobić, żeby on jej nic nie robił? Da się tu przejść? Nie. Można przeskoczyć. Dobra, to lecimy. Czy ja będę z nim walczyć? O Jezu, przesuwaj to. Ja nie dam rady tego zrobić chyba na czas, bo to jest na czas, na bank. Boże, naprawdę znowu... Chodź tu, ciulu. No chodź tu, ciulasie. Trochę cię pocięłam już troszkę. Już przestań ty się drzeć tam, tylko po prostu... O, pięknie. Alex, po prostu zrobiłeś miodzio kwestię. No dobra, nie takie common, dobra, gra oczywiście stoi w miejscu. Nie takie common, bo chcę się tam wrócić, bo widziałam, że tam były jakieś dobroci. Dobra, cofaj się. Jest tu mnóstwo przejść, które ewidentnie trzeba tutaj obejrzeć. A, pokaż mnie, co tu jest. Jeszcze na tym na zewnątrz trzeba chodzi. O, proszę bardzo. Doktryną ich wiary. Każde dziecię narodzone z ciała nosi na sobie obrzydliwość ciała, z którego wyszło. Życia nieczystych są pogrążone w obrzydliwościach, a ich czyny i słowa rozprowadzają. Czyli no tam było nawet taka, jak była manifestacja Nory, czyli córki Hallway, że ona się rodzi, jakby widzieliście w ścianach, było taka trochę imitacja, można powiedzieć, pochwy. I tam były jakby narodziny tej córki, no... Nawet śmierć nie wystarczy, by usunąć pokolenie obrzydliwości z ciała. Jedyna droga, by upewnić się, że te biedne dusze mogą żyć czystym żywotem, to oczyścić je z ciała. Nie, no po prostu... To jest jakaś... Nie, tacy fanatycy to... O, mamy... Patrzcie, dobrze, że się tu wróciłam. Klucz do pokoju 301. Tacy fanatycy to jest coś najgorszego, co można spotkać po prostu w życiu. Ja się boję w ogóle, wiecie co? Ja takich fanatyków się bardzo boję. Takich ludzi tak żarliwie wierzących, oni są niebezpieczni, bardzo niebezpieczni. Oczywiście, żebyście się nie... nie chcę was jakby tutaj do jednego jakby worka, wiecie, rzucić. Absolutnie nie. Żebyście mnie źle nie zrozumieli. Chodzi mi o takich ludzi szalenie wierzących. Naprawdę, oni potrafią być niebezpieczni. Są tak zamknięci w jakichś tam swoich po prostu ideologiach. I skłonni po prostu do różnych, przeróżnych, przeraźliwych czynów. No chociażby, słuchajcie, no wiara, nie będę mówić na głos, bo nie chcę tutaj mówić o innych jakby wierzących, gdzie na przykład, wiecie, no nie można przytoczyć krwi dziecku, no. Nie chcę tutaj oceniać innych, mówię. Każdego jest osobista sprawa, ale kiedy w grę wchodzi czyjeś życie ludzkie i stawiamy swoje jakieś słabe ideologie w coś, co wierzymy, dobra, wierzcie sobie, ale jeżeli stawiamy to nad ludzkim życiem, no to w tym momencie to już w ogóle nie powinno mieć miejsca, tak? Jakby jedno z drugim nie powinno mieć jakby jakiegokolwiek... No właśnie... O! Nie powinno mieć żadnego jakby związku. I to oczywiście powinno być totalnie karane. Nie? Nie wiem jak to jest, nie wchodzę w te tematy, bo po prostu... Nie chciałabym, tak jak mówię, kogoś urazić, czyjś jakby tam uczuć religijnych i tak dalej, ale no mam w dupie czyjeś uczucia religijne, jeżeli mówimy o tym, że rodzic jakby poświęca życie własnego dziecka. Także nie chcę ciągnąć tematu, bo mogłabym naprawdę kogoś tutaj potraktować bardzo ciulowo, no. Ale to nie jest 301? Nie. Tu było gdzieś to 301. No, mogłabym po prostu na kimś... Tu jest. Pojechać, a nie chciałabym. Co my tu mamy? On się już w ogóle na coś patrzy. Co to jest za list? Notatka. Eksperyment nie powiódł się. Był to promień nadziei dla nas wszystkich, lecz słabość kilku ludzi zgasiła to światło dla nas wszystkich. Ale przetrwamy. Musimy. Nasz cel jest zbyt wielki, by go zaniechać, a żadna cena nie jest zbyt wysoka, gdy służymy naszemu Panu. Dolina Pasterza jest stracona, a jej mieszkańcy skazani na piekło i nawet o tym nie wiedzą. To na nas i na naszym wytrwałym zakonie spoczywa obowiązek uratowania ich. Tylko my możemy dać im zbawienie, a ich zbawienie leży tu, w Milczącym Wzgórzu, gdzie należeliśmy od zawsze. Idźcie ratować ich wszystkich. Są wystraszeni i nie wiedzą, co ich czeka. Jeśli nam odmówią, więc dajcie im wybór. Ja... Archetycha GP, okej. Oj Boże, mieszkańcy Doliny Pasterza są porwani i sprowadzani tu, do Milczącego Wzgórza. No właśnie. Generalnie jeszcze tak odnośnie tych wiar. Tak naprawdę wiara powinna być... Po to jest tak naprawdę ta wiara, żeby ludzi móc trzymać w jakichś tam, wiecie, ryzach, w jakichś ramach takiego moralnego życia, żebyśmy mogli trzymać się jakichś zasad. Tego też jest prawo, ale niektórzy ponad prawem potrzebują w coś wierzyć i ku temu ma to służyć. Ku temu również, aby móc pogodzić się z wieloma kwestiami w życiu, które nas spotykają. Jedni uciekają do wiary, kiedy tracą swoich członków, swojej rodziny, potrafią sobie jakoś to fajnie tam wytłumaczyć. I jeżeli im to pomaga, to kurczę, jak najbardziej tak, wierzcie. Tylko jeżeli mamy tutaj do czynienia z tym, że tak jak mówię, zakrawa to o życie ludzkie, no to dla mnie to nie powinno być, ja potępiam coś takiego. Dla mnie taka wiara, jeżeli ma jakąś taką doktrynę i jakby zabrania czegoś, ratowania ludzkiego życia, to dla mnie ta wiara w ogóle nie powinna mieć prawa bytu. Jeżeli kogoś uraziłam, nie przepraszam, bo jeżeli, tak jak mówię, poświęcamy czyjeś życie ku czemuś, komu się wydaje wyższemu, no to sorry, idź się zamknąć w psychiatryku. Miło mi zawiadomić, że udało mi się nawrócić 7 obywateli, by służyć woli naszego Pana. Jeśli Bóg pozwoli, proszę uznać to za oznakę mego poświęcenia i oszczędzić moją żonę, gdyż nie wie ona, że źle czyni. Steve, okej. Co tu jest jeszcze? Dużo tych notatek. O Jezu, no... Dobra, czy ktoś mi tu wyskoczy? Nie, chciałam to przeczytać najpierw. Ta propaganda mówiąca, czemu ludzie mają przyjmować ich religię. Czas nadszedł. Te mroczne dni to jedyna próba, by odnaleźć godnych. Żadne z nas nie przeżyje nadchodzących ogni. Wiecie to w głębi serca. Wszystkie potworności, jakich mogliście być świadkami, to nic w porównaniu z piekłem, które was czeka. Znamy wasze obawy. Wiemy, żeście nieszaleni. Uciekajcie do nas, by schronić się przed nadchodzącą burzą. Uciekajcie do nas, by zastąpić rozgrzeszenia. Uciekajcie do nas, gdyż nie macie gdzie uciec. Dołączcie do nas podczas cotygodniowego nabożeństwa w każdy piątek o 18 w Kościele Świętej Drogi. Podajemy kawę i obwarzanki. A zaraz tam pójdę. O, amunicja do pistoletu. Odzyskamy całą swoją broń. Wow, no to pokaż. No ja nie miałam tak mało amunicji chyba. Coś mi się tak zdaje, że mnie tu chyba coś kancicie. Coś mnie chyba tu kancicie. Mamy do kolejne serum. Bardzo mnie to cieszy, no ale... Ktoś mnie tutaj kantuje. O! Dużo tych apteczek. Dobrze. Pokaż, jak to wygląda. Ładnie, ładnie. Sporo. Co to jest za notatka kolejna? Ta kartka wylicza kolejnych ludzi, których zanieśli tu na tortury. Dekretem Świętej Rady następujące osoby wybrano, by spełnić wolę naszego Pana. Autry, H. Thomas, Esther, Maggie, Mary A., Sarah, David, Jolie, Suzy, William, Resi, Millie. Pamiętajcie, że karą za niesłużenie naszemu Panu jest śmierć. Nie wprzęgajcie się z niewierzącymi w jedno jarzmo. Cóż bowiem ma wspólnego z niesprawiedliwością? Albo cóż ma wspólnego światło z ciemnością? Jesteście chorzy. I to tak bardzo. Ja pierdzielę, zobaczcie, ile nam dają apteczek. Czy ja się mam szykować na coś bardzo grubego, bo... Trochę mnie to przeraża. Słyszycie w ogóle te krzyki? Aha. No i co teraz? Zamknięte. To gdzie ja mam iść? Hello? Czy ja wszystko stąd zabrałam? Może pominęłam jakiś, wiecie, nie wiem... O, tu coś jest. Może pominęłam jakiś klucz? A nie wiem. Wiecie coś o tym? No ale chyba nie, no nie ma tu żadnego... Kurde. Wiecie co? Dobra, może wrócimy się do tamtych takich pomieszczeń z tym kołowrotkiem takim, nie? żeby nasza Dziunia mogła sobie tutaj pokręcić trochę. Kręć. Na ciebie dziś mam chęć. Dobra, chodź, wracamy. Dziunia. Pytanie, gdzie były następne takie? Tu gdzieś? Tutaj? Nie wiem. Czy my tutaj gdzieś dalej przejdziemy? Czy tu się da wyjść na drugą stronę? Ja nie pamiętam. Da się, ale czekajcie. Czy ja to czytałam? Dekretem Świętych Rady następnego słowa wybrano spełnić. Dobra. Nie popełniajcie żadnych błędów, pamiętajcie o karze za niestosowanie się do słowa. Nawracajcie się wszyscy, albowiem bliskie jest Królestwo Nasze. Okej, tego chyba nie czytałam. Czy ja nie miałam otworzyć tych drzwi? A tu nie mam żadnego... Kurde, gdzie ja mam się podziać? Tu? Gdzieś były jeszcze jakieś, cholera jasna, na to kółko drzwi i nie wiem gdzie. To jest najgorsze, że ja nie wiem, gdzie to jest. Gdzie się znajdziemy zaraz, spokojnie. No to tędy idziemy do sektora drugiego, no po co? Chyba dobrze idziemy. Jak nas tutaj zaatakowali, to znaczy, że idziemy dobrze. No jak on chce ją zaciukać, widzieliście to? Dobra, tutaj nie. Nie, tutaj, dobrze, jest w porządku. Chodź, będziesz kręciła. Mam nadzieję, że mnie nic od tyłu nie zaatakuje. Chyba nie. Okej. Kolejny bug. Czy to jest otwarte? Wow. Było otwarte. O. Karabin. To teraz już mamy inny. Mhm. Teoretycznie tam tego nie musiałam odnajdywać. Boże, żeby mi się tylko zwróciły wszystkie, słuchajcie, naboje, ale i tak jest ich tutaj o wiele mniej. OMG, dawaj go, ratujemy gościa. O, patrz go, no jasne, że tak. On to przeżyje? Nie wiem, czy to przeżyje. Ja nie wiem, czy ten gość to przeżyje. Nie wiem, mamy to stąd wyjść, czy jak? You need to get him out of here. What about you? I can't. Not without Joshua. No ale Joshua na bank nie żyje, Alex. Coś się stało i czego byłeś na bank świadkiem. Skoro ty tego nie pamiętasz, twój mózg to wyparł, byłeś w psychiatryku. To tak nie działa, Alex. To tak nie działa, moi drodzy. Gdzie ja mam iść? Bądź mądry i pisz wiersze. Nawet nie ma mnie, słuchajcie, na mapie. Zamknięte. Mhm. Będę sprawdzać wszystko, no bo co? Nie podobają mi się te odgłosy. Jeszcze 3 drzwi do sprawdzenia. Ostatnie. Jest. A jest nawet safe. Okej. I mamy 2 drzwi. Dobra, zapisujemy, nie? A tutaj coś jest? A nie. Dobra. zapisz. Zastanawiam się, czy zakończyć ten odcinek. Zanim mam 24 minuty, to chyba szkoda by było. Zobaczymy, co tam jest po drugiej stronie i ewentualnie zdecyduję, prawda? Nie wiem, tu może zapiszemy, co? Okej. Okay. No tak, mamy tutaj drzwi zamknięte. Porząsiu. Z tych przyszłam, jeszcze jest tutaj zamknięte i co? Te na wprost pewnie. Wow. Czy to będzie jakaś walka z bossem? Co to jest? To notatnik do recept doktora Fitcha. Musiał stać tutaj podczas ostatniego rytuału. Okej. Okay. Są jakieś symbole. Widzę, że miecz jest do włożenia. A tam też jest miecz do włożenia. I tu też są symbole. Ludzie. I tu jest symbol. Kurde, ja nie wiem, czy ja to ogarnę. W symbolicznym języku. Dobra, wiecie co? Włóżmy może ten miecz. Zobaczymy, o co tutaj chodzi. O. Zmienia się to w język taki, który jestem w stanie. Family Holloway. Dobra, każda rodzina jest tutaj opisana w porządku. To zrobimy tak. Najpierw wszystkie sobie tutaj podpatrzymy. I dopiero będziemy czytać. Mam nadzieję, że będzie można na przykład po zagadce cofnąć się i zasejwować. Zobaczymy zaraz. Patrzcie, tu jest symbol wody, czyli pewnie te wszystkie symbole, w jaki sposób jakby te dzieci były zabijane. Ziemia, czyli wiecie, zakopane żywcem, ćwiartowanie, nie wiem w zasadzie z czym można by było to tu jeszcze. To jest chyba to wyjście, które teraz żeśmy tędy wchodzili sobie. To są chyba te drzwi. Wszystko już odkryłam, tak? Tam te są zamknięte. Czy ja tędy wchodziłam? Tak. Dobra. Można w każdym momencie wyjść. A jeszcze były jedne drzwi. Jeszcze są tutaj, moi drodzy. Czy te można przejść? Nie można. Dobra. Też nie chciałabym tego spieprzyć. Tędy wchodziliśmy. No to zaczynamy może od prawej strony. Czytamy, co tutaj jest. My, rodzina Bartlett, by zapewnić sobie ciągłą ochronę i pomyślność, wstępujemy w ten święty kontrakt z naszym Bogiem, bierzemy na siebie obowiązki wypełniacza prawa i świadomie przeznaczamy swe dziecko ziemi w imię Boga. No to czyli, tak jak mówiłam, zakopał je żywcem. To jest rodzina Holloway. By zapewnić sobie ciągłą ochronę i pomyślności, występujemy w ten święty kontrakt z naszym Bogiem, bierzemy na siebie obowiązki strażnika wiedzy i świadomie przeznaczamy swe dziecko strykowi w imię Boże. Strykowi, czyli jakby przez powieszenie, ale w trakcie powieszenia nie mamy jakby, wiecie, no czym się udusiła, no udusiła ją, nie wiem, czy jakimś stryczkiem, czy rękami gołymi, no uduszona została. Rodzina Fitch, by zapewnić sobie ciągłą ochronę i pomyślność, występujemy w ten święty kontrakt z naszym Bogiem, bierzemy na siebie obowiązki wykonawcy rytuałów świadomie, przeznaczamy swe dziecko nożowi w imię Boże. No to została poćwiartowana, Matko Boska, co tu się dzieje? Tu nie ma nic, to jest hit, tu nie ma nic. I mamy, no bo ten nic to była rodzina Sheperd, a nie, to jest Sheperd. By zapewnić sobie ciągłą ochronę i pomyślności, występujemy w ten święty kontrakt z naszym Bogiem, bierzemy na siebie obowiązki mistrza broni świadomie, przeznaczamy swoje dziecko w wodzie w imię Boga, czyli miał być, słuchajcie, Alex utopiony. Ja pierdzielę. No i teraz tak, słuchajcie. Co, tutaj mamy ziemię, czyli jakby w którą stronę, po tej stronie miałaby być ziemia, tylko też zastanawia mnie jedna rzecz, jakby tu jest ziemia. Pokaż to. Tylko dlaczego on to robi w tą stronę? Wydaje mi się, że tą ziemię powinniśmy w tamtą stronę dać, nie wiem. Czyli te góry. Tak byście to zostawili. No i dobra, no i teraz ten zewnętrzny. Moim zdaniem to jest źle. Moim zdaniem to jest po prostu źle. W sumie mogę kręcić i nie wiem, i się zakręcić. Tak nie może być. Hallowayowie to był... Ja nie wiem, co tutaj odpowiada za ewentualne uduszenie stryczek. Serio, nie mam pojęcia. Jeszcze zobaczymy, tak. Poczekaj tam. To zróbmy może tak. No. I teraz górę. Nie wiem. Będę kręcić, aż się może coś wydarzy, no bo nie mam pojęcia. O! Coś się podziało. Okej. No i kolejne do ustawiania. Dobra, ale ja sobie to koniecznie chcę zapisać. Nie ma nawet innej opcji. Wracam się po zapis. Ale to było na pewno to, bo może nie. Może tutaj, czekajcie, a ja sram. No, tu. Kurde, nie straszcie mnie. I jeszcze raz, jak udała mi się zagadka, to zapisuję. Ja się boję, że tutaj będzie jakieś, słuchajcie, jakaś masakra. No i aha, bo to nie były te drzwi, dobra. Okej, teraz jeszcze ten jeden panel w takim razie. Czekajcie, może tutaj teraz to będzie miało znaczenie. Dobra, to czyli tak. Ale co mam wybrać? Aha. No bo teraz ci Sheperdowie, nie? Czyli ta kropla. Okej. No. Ale... Aha. Teraz już kumam. I... O! Dobra. Fajnie, że jakby nie muszę tego akceptować, samo jakby trybi. Sheperd to poprzez wodę. Dobra, co my tu mamy? Zwiecha. To ołtarz ofiarny rodziny Fitchów. Tu musi być ołtarz, gdzie doktor Fitch umieścił Scarlett po tym, jak ją rozczłonkował. Na tej tabliczce są 4 imiona. Theodor, Rose, Rest i Scarlett. Okej, a to jest rodzina Bartlett. Barlow położył martwe ciało Joya po tym, jak zakopał go żywcem. Na tej tabliczce napisano 4 imiona. Helen, Charles, Patricia, Joseph. Gra mi stanęła w miejscu znowu. To jest, ale to są Shepardzi, zaraz to będziemy czytać. Hallway. Ją udusił. Na tej tablicy napisane są 4 imiona. Anne, Ernest, Lawrence, Nora. Dobra, zaraz będziemy czytać nasze, tylko wiecie co, chcę sobie tutaj zerknąć, czy nie ma nic tutaj do zabrania więcej. Bo tu, ja to widzę, widzicie to pod nami, jak to się żarzy na bank, zaraz tutaj będzie jakaś walka, nie ma innej opcji. A w ogóle to bym sobie może jakąś broń wzięła, w ogóle mało mam tej amunicji, nie wiem o co chodzi. Na autorze Sheperda napisano 4 imiona, Daniel, Thomas, Rebeka, Alex. No właśnie, ale my żyjemy. W tym jest rzecz. Oho. Chyba dowiemy się, co tu się wydarzyło. Mówię wam, doszło do jakiegoś wypadku. Give that to me. Someone will see us. No! It's okay. I'm not gonna let anything happen to you. Why are we here, Alex? What's going on? What's the matter? You scared? Oh no, I'm cool. It's just... Dad never lets us out on the lake. Not you, anyway. Dad thinks you're a little baby who can't do anything on his own. Oh, yeah? Then why'd he give me this? What is that? That's Dad's ring. But he told me not to show you, so I guess that makes me cooler. Let me see it. No! What a piece of crap. Is it not? It's worth more than $1 million. That's why Dad gave it to me. Give that back! Give that back! Come on! Oh, kuźwa. Josh! Josh! No ja się nie dziwię, że jego, słuchajcie, psycha to wyparła. Dlatego nie doszło do poświęcenia Alexa, bo wcześniej doszło do wypadku. He's okay. 14:06 i wtedy cały czas stanął, bo on pamięta ten zegarek. I cały czas stanął w miejscu o 14:06. To wszystko to były symboliczne wspomnienia. Wszystko, co nas otaczało, próbowało przypomnieć Alexowi, co się wtedy wydarzyło, aż w końcu dotrwaliśmy do tego momentu, że sobie przypomniał. No i będziemy musieli się zmierzyć z manifestacją Alexa, czyli jakoby trochę z bossem pod postacią Joshua. Zobaczymy, jak to zostało przedstawione. No, zaczyna się. No i jestem bardzo ciekawa. Czyli jesteśmy już praktycznie sam koniec gry. Co to jest? O Boże, fuj, co ona ma w gębie? O Boże, no tak jak przez utopienie. Ciało, zamknięte oczy, tak jak no, sine, jakby faktycznie to było od... No, topielec, tylko też w brzuchu jest Josh. O matko boska, dejże spokój, kobito. No tak, to na pewno dam radę. Czekaj. Kurde, Boże. Wow. Wow. Kuźwa. Co jest? What the heck? Czekajcie. Kurde. Kuźwa. Ja nie wiem, czy ja dobrze w ogóle robię. Mi się wydaje, że wtedy my powinniśmy chyba wziąć jakąś inną chyba w ogóle broń, wiecie? Czekajcie. Cholera jasna. Jest, mamy to. O Boże. Chore. okay? Yeah, I think so. Okej, moi drodzy, zakończyliśmy Silent Hill Homecoming. Pytanie, czy to zakończenie jest dobre, nie wiem jakie są pozostałe, na pewno sobie je obejrzę. Natomiast no, mój odbiór tego zakończenia jest chyba pozytywny, ale żyje. Razem jakby postanowili chyba tutaj opuścić to miasto. Alex odpowiedział, że zobaczył to, co powinien zobaczyć. No właśnie to, co powinien, aby uzmysłowić sobie, z czym się mierzy, czego był świadkiem, co się wydarzyło, pogodzić się przede wszystkim z tym, co miało miejsce, zrozumieć wagę sytuacji, przede wszystkim przypomnieć sobie, tak? I w tym momencie, no jakby Otherworld zniknął. Zawsze tak jest, że pochłania nas Silent Hill, kiedy nie potrafimy sobie poradzić z naszymi demonami przeszłości i nie potrafimy się już wtedy, nie mamy możliwości wydostania się z miasteczka Silent Hill. W tym przypadku nasz bohater zmierzył się z rzeczywistością, zrozumiał, co się wydarzyło. Oddał tutaj symboliczne fanty Joshua na sam koniec, kiedy jakby ostatni boss wypluł go, jak w zasadzie wyrwaliśmy go z jego łona. Odbieram to zakończenie jako naprawdę pozytywne, natomiast sama historia jest taka sobie, powiem wam. W sensie, no straszna jest cała kwestia dotycząca dzieci, wiecie, że takie tematy mnie bardzo zawsze dotykają. Jestem wrażliwa na tym punkcie, natomiast jeżeli chodzi o, wiecie, całą serię Silent Hill, no to były lepsze historie, o wiele lepsze. Zresztą znacie moje zdanie, natomiast no, nie był najgorszy ten Silent, ale oczekiwałam troszeczkę więcej i patrzcie, dało radę przejść bez mapy. Te lokacje niby były duże niektóre, ale jakby były bardzo liniowe, jakby prowadziła nas gra za rączkę, tu nie zamknięte, zdobądź klucz, za chwilę się tu wrócisz. Jakby miałam wrażenie, że w tych starych Silent Hillach jakby te przestrzenie były przeogromne i naprawdę tam trzeba było latać. No ale to na plus, tak, no bo mapa mi nie działała, także tutaj się akurat w tej kwestii cieszę. Bardzo źle zoptymalizowana jest ta gra, w sensie chodzi mi o samodziałanie i przerzucanie tego na PC wersję. Tutaj ogromne zastrzeżenia, ale no nie chciałabym się raczej na tym skupiać. Cała oprawa graficzna jak na ten rok, w którym została wydana, jest ok. Co do historii, wolałabym więcej jakichś takich enigmatycznych, symbolicznych kwestii, jakichś takich narracji, aby bardziej może wczuć się w klimat. Bardziej mnie tutaj przerażała. Fakt faktem, że trzymał w napięciu, przerażało mnie to. Ale w ogóle system walki do mnie nie przemawiał, bo jakby tak naprawdę od 3/4 gry nauczyłam się tutaj tak na dobrą sprawę walczyć. Jakoś na mnie te kombosy nie przemawiają, te uniki. No nie wiem, no ale okej, nie będę się też tutaj czepiać. Ten system walki nie jest dla mnie, no ale nie jest źle, grę generalnie oceniam na okej, ale szału nie ma. Ja wam serdecznie dziękuję, dajcie znać, jestem ciekawa waszych opinii. No i co, i będziemy słyszeć się w kolejnych seriach na moim kanale, moi drodzy, no i co, do usłyszonka, prawda? No, to pa, pa! Smile. Your sacrifice will save us all. Joshua will be safe to carry on the family name. Joshua, okay? It's not working. I didn't go anywhere? No, Alex. And you won't be going anywhere until you can start to accept reality and responsibility. No, please don't! That's where they've been taking everybody. I knew it!